28 maja wspominamy świętego Germana z Paryża, biskupa. German urodził się w roku 496 koło Autun we Francji. Po studiach w Avallon podjął życie pustelnika. Około roku 540 przyjął święcenia kapłańskie. Na życzenie biskupa Autun przeprowadził reformę tamtejszego klasztoru, świętego Symforiana. W 556 roku został mianowany biskupem Paryża. Na terenie diecezji podjął działalność charytatywną i reformatorską. Założył opactwo świętego Krzyża i świętego Wincentego z Saragosy. Jemu też przypisuje się znaczny wkład w reformę liturgii, zwanej liturgią galikańską. German zmarł w opinii świętości 28 maja 576 roku w Paryżu. Pochowano go w ufundowanym przez niego opactwie, które w VIII wieku zostało nazwane jego imieniem. Tę samą nazwę przyjęła dzielnica Paryża, która z czasem wyrosła wokół klasztoru. Święty German jest patronem więźniów i muzyków. Wzywany bywa w obronie przed ogniem i gorączką. W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest paliusz, pastorał, mitra, łańcuchy, chory chłopiec i płonący dom. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Germana, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.